Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 162. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności, a w ostatnich miesiącach coraz częściej tematy kawowe. Oczywiście trochę się zgrywam, ale to prawda, to jest już trzeci odcinek poświęcony kawie. Zaczęliśmy od rozmowy z Krzyśkiem Rzymanem o ekologicznym biznesie kawiarnianym przez szczegóły produkcji kawy specialty z Kubą Świątkiem, aż po dzisiejszą rozmowę o kawie od strony zdrowotnej. Powiem Wam szczerze, że kawa jest jednym z moich ulubionych napojów, ale jak usłyszycie w tej rozmowie, miałam różne doświadczenia z piciem i niepiciem kawy, ale finalnie, zrobiwszy mały research, doszłam do tego, że kawa jest okej, kawa jest zdrowa i nie chodzi tutaj o to, żeby kogokolwiek do picia kawy jakoś specjalnie zachęcać, bo jest to kwestia oczywiście bardzo indywidualna, na pewno są osoby, którym ona może nie smakować lub też nie służyć, ale zauważyłam, że często pojawiają się takie głosy, że kawa jest szkodliwa, dlatego postanowiłam wyciągnąć naukowe dane za pośrednictwem wspaniałego eksperta i raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości. Także dzisiaj mam dla Was rozmowę z doktorem Damianem Parolem. Damian jest doktorem nauk o zdrowiu, magistrem dietetyki, psychodietetykiem, specjalizuje się też w dietach roślinnych, jest trenerem i we wspaniały sposób opowiada na trudne naukowe tematy, podrzucając fantastyczne ciekawostki. Ale żeby nie było, ten odcinek nie jest tylko o kawie, bo jak nazwa sama wskazuje, część rozmowy poświęcamy herbacie. Są to dwa bardzo popularne napoje i pomyślałam, że ciekawym pomysłem będzie porównanie ich wpływu na nasze zdrowie. Także porozmawiamy oczywiście o składnikach odżywczych i o wszelkich korzyściach płynących z picia tych napojów, ale nawiążemy też do ewentualnych zagrożeń, czyli drobnych rzeczy, o które warto zadbać kawę i herbatę na co dzień pijąc. Cieszy mnie to, że poruszyliśmy też tematy takich popularnych, trendowych napojów. Mówimy o Bulletproof Coffee, mówimy o Espresso Tonic, o matchy, o kombuczy, ale też o takich kwestiach jak na przykład kawa rozpuszczalna, bezkofeinowa, czy herbata instant itd., itd. Słuchajcie, naprawdę, no nie chcę mówić, że wyczerpaliśmy temat, ale jest to niesamowicie duża skarbnica wiedzy. Także mam szczerą nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was również bardzo ciekawy i informujący. Zanim zaczniemy, dodam jeszcze, że jest to kolejny odcinek z serii, której patronuje marka Brita, czyli znany wszystkim producent filtrów do wody, która od wielu lat zajmuje się dbaniem o dobrą jakość wody, nie tylko w naszych domach, a jej misją jest ochrona i przyszłość tego niezbędnego do życia bogactwa naturalnego. A przy okazji nieodzowny składnik napojów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Damianem Parolem. Damian, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj porozmawiać na bardzo ważny temat, bo uśmiecham się, bo może to brzmieć trywialnie, ale kawa odgrywa ważną rolę w moim życiu i myślę, że wielu słuchaczy zgodzi się z tym. I zacznę od takiego mini storytellingu, bo ja w zeszłym roku przez kilka tygodni, nawet chyba miesięcy, odstawiłam kawę. Naczytałam się jakichś artykułów o jej rzekomym złym wpływie na mój organizm i byłam z siebie bardzo dumna, bo poszło mi to całkiem nieźle. Przestawiłam się wtedy na matchę, o której może też porozmawiamy. Natomiast spoilerując, to się zmieniło i wróciłam do kawy i zadaję Ci to pytanie, ponieważ szukam rozgrzeszenia i potwierdzenia naukowego, że to jest okej. I że to, że ja piję tę kawę, to nie znaczy, że ja siebie truję. To na początku cześć, tak? I tutaj od razu nam konflikt interesów, ja jestem z kawką tutaj właśnie, więc już możesz się spodziewać, jaka jest moja odpowiedź na ten temat. Kawa jest zdrowa, nie? To jakby trzeba jasno powiedzieć,
że kawa jest zdrowa i ma więcej korzystnych właściwości niż niekorzystnych właściwości. Tutaj problem może być jedynie z ilością. Generalnie mówi się, że kawa przynosi największe korzyści tak mniej więcej do 5 kubków dziennie. To jest zawsze trochę problem z definiowaniem tego, tak? Czy kubków filiżanek, tak bardziej to są, bo są filiżanki w zasadzie, tak? Czyli cup po angielsku, ale to jest filiżanka nasza. I tutaj po prostu jeśli przesadzimy z tą ilością, to te korzyści będą mniejsze, ale one też jakieś tam będą, tak? Nie mówię, że jak ktoś pije 10 kaw dziennie, to jest dla niego zdrowe, bo to już pewnie za dużo. No ale pewnie te korzyści gdzieś tam przy 6-7 się kończą po prostu, więc to jest generalnie dosyć dużo kawy, nie? Trzeba tej kawy w siebie wlać całkiem sporo. Jeśli ktoś pije właśnie takie 3-4 kawy dziennie, to jest jak najbardziej zdrowe i to jest zdrowe w niemal każdym aspekcie zdrowia, tak? To znaczy, że to wpływa dobrze na zdrowie sercowo-naczyniowe, wpływa dobrze na ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko nowotworów. Więc jest to jak najbardziej korzystne. Tutaj są czasem takie niuanse, na przykład, że jak mamy takie kawy, które są parzone w wodzie, czyli albo mają długi kontakt z wodą, czyli na przykład kawa po turecku, taka gotowana, albo kawa z kafetierki, albo kawa z French pressa. To są takie trzy rodzaje, które mi przychodzą do głowy, chociaż pewnie jak tam się ktoś zna na kawach, to może jakiś drip coffee też może mieć tego typu właściwości, gdzie tam po prostu długo fusy są w wodzie, to tam przenikają do niej substancje, które mogą zwiększać stężenie cholesterolu LDL, co jest niekorzystne, no i lepiej byłoby tego unikać, szczególnie jak ktoś ma ten cholesterol podwyższony, więc to jest wtedy no, jedna z takich rzeczy, na które trzeba uważać. Ale jeśli mówimy, że to kawa jest z ekspresu, to w ogóle nie ma tego problemu. Jeśli mamy kawę, która jest filtrowana przez papier, to też nie ma tego problemu. Czyli właśnie, nie wiem, chociażby jakbyśmy z French Pressu kawę przelali przez papier, albo właśnie z takiego ekspresu przelewowego, gdzie tam zazwyczaj jest taki filtr papierowy, albo na przykład jak jest kawa, to się nazywa Airpress, jeśli dobrze Aeropress. Pamiętam. Tak, Aeropress, gdzie taką strzykawką wyciska, nie? To tam też ta kawa nie jest za długo jakoś bardzo w tej wodzie, ale też jest po prostu papierowy filtr, nie? Więc to też rozwiązuje sprawę. Ale generalnie kawa jest jak najbardziej zdrowa. Ja na przykład uważam, że nie ma potrzeby sobie robić jakichś tam detoksów od kawy. No chyba, że nie wiem, ktoś na przykład czuje, że zupełnie jest tą kawę niewrażliwy, na przykład no, chciałby zmniejszyć trochę jej ilość. No to są tutaj pewne przesłanki, że no jest to takie przyzwyczajenie się do kawy, tak? Czyli, że jeśli pijemy dużo kawy, no to nam nas mniej pobudza. No ale to raczej bym sobie zarezerwował ten taki moment, że ktoś na przykład właśnie ewidentnie przesadził z tą kawą, bo miał, nie wiem, jakiś taki okres, nie wiem, sesję na studiach albo jakiś deadline w pracy i musiał bardzo dużo tej kawy pić i potem chce troszeczkę się tą kawę uwrażliwić, no to może tam sobie takich tydzień czy dwa bez kawy można zrobić. Ale w innych sytuacjach to moim zdaniem nie ma potrzeby. Zresztą z tego, co wiem, to jest też tak, że właśnie im dłużej ta kawa jest w kontakcie z wodą, też tym więcej ma kofeiny, więc też warto chyba przestrzec, że jeżeli ktoś lubi taką przelewową kawę pić, to wtedy tych filiżanek warto mniej spożywać niż jak to jest właśnie coś z ekspresu, gdzie ta kawa po prostu w kilkanaście sekund jest w kubku. Ale powiedz mi, czy w takim razie, kiedy przefiltrujemy taką kawę na przykład z takiego French Pressa, to sprawia, że już nie ma tych substancji, które powodują te skutki, o których wspomniałeś? Tak, na szczęście tak, bo są substancje tłuszczowe i one po prostu zostają na tym, bo to jest kafeol i kafestrol, są dwie takie najważniejsze z tych substancji. I one po prostu zostają na tym filtrze papierowym. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce podobno nadal najchętniej pitą kawą jest właśnie taka zalewajka, w sensie, żeby zalewać fusy, więc warto może zmienić ten nawyk. Ale chyba drugą też dosyć mocno popularną jest kawa rozpuszczalna. Czy mamy jakieś informacje naukowe na temat jej potencjalnie niekorzystnego wpływu na zdrowie? W ogóle generalnie z kawami jest tak, że właśnie tak jak powiedziałeś o tej kofeinie na przykład, to dosyć trudno jest przewidzieć, ile na przykład będziemy mieli kofeiny albo generalnie danych substancji w danym rodzaju kawy,
bo to nie zależy tylko i wyłącznie od sposobu jej zaparzenia, ale od gatunku kawy, sposobu zmielenia, przechowywania, rodzaju właśnie uprażenia. I to ma na przykład duży związek z właśnie tą kawą rozpuszczalną, bo na przykład ludzie czasem pokazują, że na przykład kawa rozpuszczalna ma na przykład więcej substancji jakichś tam niż kawa taka, nie wiem, właśnie z ekspresu na przykład, albo coś takiego. I zaczynają te kawy do siebie porównywać. I tutaj się pojawia tego typu problem, że nie jest je łatwo ze sobą porównać, bo bardzo często jest na przykład tak, że po prostu inny rodzaj kawy o tym zadecyduje, a nie sam sposób jej przygotowania. I są badania, które pokazują, że kawy rozpuszczalne mają trochę więcej akrylamidu na przykład. Co mogło być wadą takiej kawy, bo jest to substancja generalnie niekorzystna. Oczywiście to nie oznacza, że to będzie ilość, która będzie istotna dla naszego zdrowia, ale może być więcej. I taka jest ogólna tendencja, ale też znajdziemy badania, które mówią dokładnie coś odwrotnego, że po prostu tego akrylamidu jest mniej. I to moim zdaniem właśnie wynika już jakby z konkretnego procesu produkcji, z konkretnej użytej kawy i może być tak, że po prostu trafimy jej go więcej, może być, że trafimy go mniej. Więc moim zdaniem nie da się tak powiedzieć, że na przykład, nie wiem, kawa rozpuszczalna jest lepsza albo kawa taka, nie wiem, z ekspresu czy jakakolwiek inna jest tutaj lepsza pod tym względem takich właśnie właściwości prozdrowotnych. I właśnie nie ma nic złego w kawie rozpuszczalnej, tak? Jakby nie wiem, niewybitnie kawa rozpuszczalna nie smakuje, po prostu no, jest dosyć kwaśna, ona przy tym procesie prawdopodobnie po prostu traci substancje, które nam się kojarzą z aromatem kawy, więc po prostu jest dla nas mniej smaczna, ale nie jest mniej korzystna dla zdrowia. Są nawet badania właśnie, które pokazują, że koncentracja tych związków prozdrowotnych jest większa w niej, no bo kawa rozpuszczalna jest po prostu koncentratem, tak? Bo to jest tak, że po prostu zaparza kawę, nią się w jakiś sposób wysusza, to jest albo takie suszenie rozpyłowe tak zwane, albo liofilizacja, no i powstaje po prostu proszek, który jest gotowy do rozpuszczenia, więc to jest tak naprawdę kawa, no tylko że wysuszona. No i to ten sam proces wysuszenia może nam sprawić na przykład właśnie, że no, stracimy część substancji smakowych, no bo to są zwykle substancje aromatyczne, są substancje lotne, więc one po prostu są łatwo bardzo tracone podczas jakiegokolwiek osuszania. Ale to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie substancje prozdrowotne, to ich ilość będzie podobna między tymi dwoma kawami, no z tendencją do tego, że pewnie nawet może być ich więcej w kawie rozpuszczalnej, no bo jest to koncentrat po prostu. Ale czy to ma jakieś istotne znaczenie dla naszego zdrowia? Tak summa summarum, moim zdaniem nie, bo nawet jak tych substancji jest troszeczkę więcej, no to jest różnica, że wypijemy jedną czy dwie kawy, tak, no to nie jakby w praktyce nie powinno mieć tutaj dużego znaczenia. Ale z punktu widzenia jakości i rzemiosła, z założenia ja bym osobiście kawę rozpuszczalną jednak zarezerwowała na jakieś sytuacje wyjątkowe i sięgała po jakąś fajną kawę z lepszego źródła. Ale powiedziałeś o tych przeróżnych związkach prozdrowotnych i o korzystnym działaniu kawy. Czy mógłbyś tak pokrótce wymienić właśnie te najważniejsze związki, o których warto pamiętać, jeżeli nadal zastanawiamy się, czy kawa jest dla nas dobra? Bo wiesz, jest bardzo wielu sceptyków, którzy mówią, że kawa szkodzi i myślę, że takie wypunktowanie tych dobrych rzeczy zawsze zadziała przekonywująco. Co, powiem ci, że z kawą jest zawsze problem wypunktować te takie najważniejsze rzeczy, bo ten kawa to jest tysiące substancji. I tutaj głównie to, co nas interesuje z punktu widzenia zdrowotnego, to są polifenole różnego rodzaju, ale wymienianie tego jest trudne, bo tego jest naprawdę od groma i mimo tego część tych substancji prawdopodobnie wchodzi ze sobą w interakcję. Do tego prawdopodobnie najważniejsze z tych substancji, no właśnie poza tymi polifenolami, to jest kwas tak zwany chlorogenowy. Sama kofeina też może mieć pewne właściwości, chociaż na przykład właściwości kofeiny nie zawsze są tożsame z właściwościami jakby całej kawy. To też jest taki pewien paradoks. To znaczy na przykład jeśli chodzi o insulinowrażliwość, na którą dużo osób zwraca uwagę jako bardzo ważny parametr zdrowotny, no i oczywiście jest to ważny parametr zdrowotny, to na przykład kofeina
zmniejsza insulinowrażliwość, czyli pogarsza nam insulinowrażliwość, czyli moglibyśmy powiedzieć, że a, no to w takim razie pewnie kofeina powoduje, albo kawa powoduje cukrzycę. Ale właśnie nie, jest dokładnie odwrotnie. Picie kawy zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, więc tak naprawdę jakby właśnie działanie kofeiny nie jest tożsame z działaniem całej kawy. I dlatego na przykład właśnie moim zdaniem nawet wymienianie tych poszczególnych związków o tyle nie ma dużego sensu, że działanie poszczególnych z nich, czy nawet suma działania ich, może nie odzwierciedlać tak naprawdę działania kawy, no i że bardziej właśnie trzeba patrzeć na badania nad samą kawą, tak, że obserwujemy po prostu kawoszy i nie kawoszy, staramy się to statystycznie po prostu tutaj przeanalizować, żeby oni byli do siebie podobni, tak, no bo możemy też na przykład oczywiście założyć, że nie wiem, osoby, które piją dużo kawy, to na przykład może piją więcej alkoholu albo przed palą papierosy do tego. Statystycznie prawdopodobnie tak jest, więc na przykład takie rzeczy trzeba byłoby też tam w tych badaniach pooddzielać. No i jak to właśnie sobie wyczyścimy te dane, no to się właśnie okazuje, że osoby pijące regularnie kawę mają mniejsze ryzyko cukrzycy typu drugiego, mają mniejsze ryzyko chorób serca, mniejsze ryzyko nadciśnienia i mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Istnieje, wydaje mi się, sporo takich mitów, ale może zaraz się okaże, że to nie są mity, na przykład o tym, że kawa jednak ma te niekorzystne działania, jak na przykład wypłukiwanie magnezu słynne, czy wszelkich witamin. Czy to jest prawda? I jeżeli są jakieś niekorzystne działania kawy, to jakie? Wiesz co, kawa z jednej strony będzie nam powodowała problemy ze snem. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. To znaczy, jeśli ktoś pije kawę na noc, to jest duże ryzyko, że będzie miał gorszy sen. I tutaj nawet nie chodzi o to, że może mieć problem z zaśnięciem, chociaż tak może być jak najbardziej, ale że ta architektura snu się zmieni i ten sen będzie mniej regenerujący. I tutaj generalna zasada jest taka, że nie powinno się pić kawy po prostu po południu, czyli mniej więcej po godzinie 16-18, jeśli się kładziemy koło północy zakładając. Ale tutaj odgrywają też rolę czynniki genetyczne, i są osoby, które mogą być szczególnie to wrażliwe i u nich nawet kawa wypita około 12 może mieć wpływ na ten sen za 12 godzin. Czyli to jest jednak dosyć długi okres. I rzeczywiście, jeśli ktoś ma jakieś problemy z wysypianiem się, no to powinien się zastanowić nad tym, czy tej kawy nie pije za późno. Tak, szczególnie jeśli, nie wiem, pije około 20 na przykład kawy czy coś takiego, to jest praktycznie dla każdego za późno, nie? I to na przykład, to co ja obserwuję w takiej swojej praktyce jako dietetyk, to nawet nie może to, że ludzie piją kawę tak bardzo późno, ale na przykład ludzie mają trening wieczorem i chcą sobie troszkę pomóc, tak, są zmęczeni po pracy czy coś tam i sobie jakąś monstera wypiją albo jakąś tabletkę z kofeiną, wezmą coś takiego i idą na trening, który jest tylko o 20. No i tutaj się jeszcze trzeba z tym liczyć, że ten sen będzie zaburzony przez to. To jest istotny kłopot. Jednak na marginesie, ja generalnie nie jestem jakimś wielkim panem testów genetycznych, bo uważam, że dosyć mało wiedzy obecnie jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Ale na przykład te geny związane z metabolizmem kofeiny, one nam parę informacji dają, tak? Czyli na przykład właśnie jak bardzo wrażliwi jesteśmy na to, na ten negatywny wpływ kofeiny na sen i właśnie kiedy powinniśmy wypić tą ostatnią kawę. Tutaj tych kilka informacji byśmy akurat mieli. No druga taka rzecz to jest taka, że kawa działa drażniąco na błonę śluzową generalnie przewodu pokarmowego, ale to głównie chodzi o żołądek, ewentualnie przełyk. I to może być problem dla osób z chorobami wrzodowymi, szczególnie wrzodami żołądka i osób z refluksem. I może to być problem z piciem kawy na czczo. Dużo osób, na przykład jak wypije kawę na czczo, to się źle czuje. Ma jakiś ból brzucha, jakieś zgagi dostaje i po prostu czuje, że im to nie służy. I to nie jest tak, że picie kawy na czczo jest zawsze jakimś wielkim problemem, ale u wielu osób może to po prostu dawać negatywne objawy. Tak? Więc to jest taki negatywny aspekt działania kawy. I pomysł picia jej na czczo nie jest dobrym, często nie jest dobrym pomysłem, bo czasem jest ok. No i kwestia tych właśnie składników mineralnych. Kawa generalnie nie powinna, znaczy kawa powinna dostarczyć więcej magnezu niż
spowoduje jego utratę, bo faktycznie spożywanie kofeiny powoduje straty magnezu, ale kawa tego magnezu ma dosyć dużo i to powinno przynajmniej się mniej więcej zbilansować. Tutaj się nic strasznego nie powinno wydarzyć, choć te niedobory magnezu, one są moim zdaniem takim tematem, o tym się mówi od bardzo dawna, ale jakoś tak cały czas nie ma tutaj tej takiej kropki nad i, bo na przykład jakby generalnie się uważa, że to nie jest jakiś duży problem, te niedobory magnezu, ale z drugiej strony na przykład dosyć często ja obserwuję, że są osoby, które mają jakieś takie objawy tego niedoboru magnezu, jak na przykład właśnie te drgająca powieka na przykład, tak? To jest taki dosyć typowy objaw, który zazwyczaj się wiąże z właśnie niedoborem magnezu, a niestety też mamy taki kłopot, że badanie niedoborów magnezu jest problematyczne, bo można badać magnez w surowicy, czy po prostu we krwi, ale tam znajduje się mniej więcej 1% wszystkich naszych zapasów magnezu, więc to po prostu mówi nam bardzo niedużo, tak? Po prostu może być tak, że w tych pozostałych 99%, czyli głównie w komórkach, ten poziom jest już obniżony, a na przykład właśnie w surowicy, we krwi nie widzimy jeszcze obniżenia, więc trzeba było badać w komórkach. I to się robi, ale to nie jest dostępne komercyjnie niestety. Natomiast jak to zrobiono na przykład u sportowców, to nie chcę teraz strzelić liczby, bo bym skłamał na pewno, ale to było kilkadziesiąt procent sportowców miało niedobór magnezu, więc to jest już na przykład dosyć istotne, tak? Prawdopodobnie ten niedobór jest bardziej powszechny u osób sportowców czy trenujących niż u takiej zwykłej populacji, no ale nam daje do myślenia, tak? Jeśli się okazuje, że to jest kwestia kilkudziesięciu procent, nie jestem pewien, czy to nie było 50% osób. Więc jakby ten niedobór magnezu gdzieś tam z tyłu głowy warto mieć, że taki problem może wystąpić. Natomiast to, co wiemy na 100% i co będzie często problemem, szczególnie u kobiet, to to, że kawa bardzo zmniejsza biodostępność żelaza. I jeśli na przykład popijamy posiłki kawą, a tak się zdarza dosyć często jednak, to może być tak, że będziemy mieli większy problem z dostarczeniem odpowiednich ilości żelaza w naszej diecie. I właśnie u facetów to rzadko jest problem, czasem nawet dobrze, bo u facetów dochodzi czasem do przeładowania żelazem, ale u miesiączkujących kobiet to często jest kłopot. No i wtedy albo trzeba właśnie tą dietę bilansować problem tego żelaza bardziej dokładnie, starać się go umieścić więcej w diecie, albo trzeba odsuwać tą kawę od posiłków. W ogóle im więcej rozmawiam z różnymi ekspertami, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zdrowie kobiet jest znacznie trudniej nawigować i jest więcej tych niuansów, problemów, szczególnie też w kontekście na przykład naszych hormonów. Ale wspomniałeś o piciu kawy na czczo, bo właśnie tak jak mówiłam Ci na początku, ja przestałam pić kawę na jakiś czas w zeszłym roku i głównym założeniem było to, żeby już nie wrócić do tej kawy pitej zaraz po przebudzeniu i udaje mi się to w większości przypadków. Natomiast to, co ja sama obserwowałam też nie pijąc kawy i wprowadzając kawę, to było to, jak bardzo moja głowa jest od niej uzależniona. To, że wielokrotnie kładłam się spać myśląc o tym, że napiję się rano kawy, to, że ta kawa poprawiła mi humor i zawsze się śmieję, że ona nawet nie tyle sprawiła, że miałam ten humor lepszy, tylko ona mnie doprowadzała do takiego stanu normy. Ona sprawiała, że nie miałam tego humoru złego i nie pijąc kawy i na przykład biorąc sobie łyka w ciągu dnia przy okazji, nagle dostawałam zastrzyku energii i właśnie fantastycznego nastroju. To dało mi sporo właśnie do myślenia, jeśli chodzi o to, jak mocno jestem, może nie tyle uzależniona od kawy, co jak ona niesamowicie silnie wpływa na moją głowę. Więc co możemy powiedzieć o wpływie kawy na nasz mózg i czy kawa jest dla niego dobra? Tak, kawa jest generalnie dobra dla naszego mózgu, co nie zmienia faktu, że kawa jest uzależniająca. To znaczy, jakby uzależnienie od kawy, od kofeiny konkretnie, to jest po prostu klasycznym uzależnieniem i tym uzależnieniem fizycznym, co właśnie łatwo jest zaobserwować, że są osoby, które właśnie odstawiają kawę i mają takie klasyczne objawy odstawienia, tak? Mają bóle głowy, trzęsą się ręce, mają negatywny nastrój, czy też wahania nastroju. I to są takie klasyczne objawy odstawienia narkotyku, tak? No bo
w jakimś sensie jest to narkotyk. Tak. Co jakby nie zmienia faktu, że rzeczywiście ten wpływ na mózg jest korzystny, bo to jakby kawa działa w ten sposób, że ten mechanizm działania kawy opiera się na tym, że w czasie pracy naszych komórek wydziela się taka cząsteczka, która się nazywa adenozyna. Ona powstaje podczas rozpadu związków wysokoenergetycznych. I nasz mózg traktuje tą cząsteczkę jako taki sygnał, no, że jesteśmy zmęczeni i że należałoby na przykład pójść spać albo sobie tam odpoczywać chociaż. I w momencie, w którym tej adenozyny jest dużo we krwi, to nasz mózg wtedy jakby spowalnia swoją pracę i on się robi mniej wydajny i tak to działa hamująco na nasz mózg. A kofeina jest bardzo podobna do tej cząsteczki, ale i łączy się z receptorem dla adenozyny, ale nie wywołuje tych reakcji, które wywołuje adenozyna. Jest takim trochę jakby wybrakowanym kluczem, tak? Czyli wsadzimy go do zamka, ale nie przekręcimy tego, albo po prostu złym kluczem, tak? Jakby tego samego rodzaju kluczem, ale złym. Że po prostu wsadzamy go do zamka, ale on nie jest w stanie otworzyć tych drzwi i przekręcić, wywołać tych reakcji. No i to właśnie powoduje to, że po kawie się czujemy lepiej, nie jesteśmy zmęczeni i tak dalej. I to mogłoby na przykład coś tam sugerować, że skoro ta kawa troszkę tak oszukuje ten system, to może ona będzie działać negatywnie na nasze zdrowie. Takie właśnie neurologiczne. Natomiast mimo wszystko na przykład właśnie ryzyko demencji czy chorób takich neurodegeneracyjnych jak Alzheimer czy Parkinson jest mniejsze u osób, które piją kawę. Natomiast właśnie też wspominałaś o tym właśnie, też właśnie, że powąchałaś kawę i na przykład się lepiej czułaś i tak dalej, to rzeczywiście też się obserwuje, że sam zapach kawy często poprawia nam samopoczucie i nawet jakieś tam wyniki, czy to w testach psychologicznych, czy takich wydolnościowych. Też jest w ogóle taka ciekawostka, że mało kto nie lubi zapachu kawy, nie? Chyba wszyscy lubią zapach kawy. No jak ktoś nie lubi kawy, to zapach kawy zawsze dobrze się kojarzy. To jest taka ciekawa rzecz. Natomiast jeśli chodzi właśnie też ten wpływ taki psychologiczny, to jest bardzo ciekawe badanie. I wydaje mi się, że powtarzano też to z testami takimi na taką wydolność psychologiczną. Natomiast pamiętam to jako badanie, czy pamiętam wersję tego badania, w którym badano po prostu testy w testach wydolnościowych, bodajże w jeździe na rowerze. I grupie osób podawano placebo, ale powiedziano im, że przyjmują kofeinę albo placebo, bo niektórym też mówiono, że przyjmowano placebo, bo tylko w różnych dawkach tą kofeinę im jakby podawano. To było zawsze placebo, ale jednym powiedziano, że dostali mniejszą dawkę, innym, że średnią, a innym, że dużą. I co się okazało? Okazało się, że czym większą dawkę oni dostali, w cudzysłowie, tym lepsza była ich wydolność. Więc ten efekt taki placebo też jest tutaj bardzo, bardzo mocny. Super, że o tym mówisz, bo chciałam przejść na chwilę do kawy bezkofeinowej. Ostatnio miałam taką sytuację, że poszłam do kawiarni około godziny 19:20 i miałam ochotę na kawę, ale miałam nadzieję, że dostanę kawę bezkofeinową o tej porze. Nie było jej, więc zamówiłam sobie po prostu cappuccino z mlekiem owsianym, licząc, że tego dnia będę w miarę dobrze spała. I przyszła mi właśnie do głowy taka myśl, że prawdopodobnie gdybym dostała tę samą kawę, ale pani baristka powiedziałaby mi, że to jest bezkofeinowa, ja bym nie poczuła tego uderzenia, a i odwrotnie, nawet gdyby dała mi bezkofeinową, ale powiedziała, że słuchaj, no nie mamy bezkofeinowej, to jest normalna kawa, jestem przekonana, że ja bym nakręciła siebie na to, żeby uwierzyć w to, że po prostu ta kofeina na pewno mnie pobudziła i myślę, że to jest jednocześnie fascynujące i trochę niepokojące, no ale gdzieś mamy tutaj tę pamięć komórkową, prawda? Jakby sam smak kawy kojarzy nam się z tym, że zaraz będziemy pobudzeni i będziemy pracować, więc możliwe, że nawet taka filiżanka bezkofeinowej może zadziałać podobnie, choć nie wiem, bo też nie znam konkretnych badań, czy masz informację o tym, czy właśnie kawa bezkofeinowa w ogóle ma jakikolwiek sens poza smakiem i czy picie jej w ogóle nam nie szkodzi? Kawa bezkofeinowa
będzie miała dwa ewentualnie problemy. To znaczy, podczas zabierania kofeiny być może zabierzemy też pewne związki, które są obok kofeiny w tej kawie, które mogą mieć właściwości prozdrowotne, ale nadal w takiej kawie będzie bardzo dużo substancji o działaniu korzystnym, no bo tak naprawdę no, kawa to są tysiące różnych substancji i korzystny wpływ na ich zdrowie wynika z tego całościowego działania, a nie nawet kilku z nich, czy nawet nie z działania kofeiny. Więc taka bezkofeinowa kawa jak najbardziej będzie działać prozdrowotnie. No niestety ona może też troszeczkę zmienić smak w związku z tym. I zwykle trudniej jest dostać dobrą bezkofeinową kawę. To trochę też tak jest, nie wiem, jak z piwami bezalkoholowymi, tak? Czyli jakby piwo z alkoholem zazwyczaj będzie dobre, póki tam nie kupimy jakiegoś najpodlejszego, a piwo bezalkoholowe, no trzeba się postarać, bo często w momencie, kiedy właśnie pozbawiamy alkoholu to piwo, no to też tracimy pewne substancje smakowe, no sam alkohol też ma pewien smak. I tak samo z kofeiną właśnie, czy z kawą bezkofeinową będzie, że ona może być trochę gorsza w smaku. Ja na przykład moja żona teraz jest w ciąży i pije kawę bezkofeinową w związku z tym i trochę się tej dobrej kawy bezkofeinowej naszukała, to znaczy jakby testowała kilka rodzajów, aż któraś jej po prostu posmakowała. Co z kawą taką zwykłą się zwykle nie zdarza, tak? Są lepsze i gorsze kawy, ale rzadko jest tak, że kawa jest niedobra, tak? Że po prostu jest trudno dostać dobrą kawę. I to tyle. Moim zdaniem, jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie chce przyjmować kofeiny, bo tam właśnie na przykład w ciąży, gdzie w ciąży się ostatnio pojawiły badania, które sugerują, że, no, że jednak picie kawy może na przykład właśnie zmniejszać masę urodzeniową, może zwiększać ryzyko wczesnego porodu, więc no, summa summarum lepiej byłoby nie przyjmować tej kofeiny. No to kawa bezkofeinowa jest super rozwiązaniem i warto ją pić jak najbardziej. Uzyskamy, jeśli nie wszystkie, to bardzo dużą część tych prozdrowotnych właściwości kawy. To powiedz mi jeszcze, jak jest z dodatkami w kawie? Już wiemy, że chociaż to nie jest dodatek, ale już wiemy, że fusy nie są dobrą opcją. Natomiast często pijemy kawę z mlekiem. Czy mleko jakoś wpływa na to, czy kawa jest dla nas korzystna i czy na przykład mleko roślinne różni się w swoim działaniu z kawą od tego krowiego? Albo czy któreś byś w ogóle odradzał? Wiesz co, nie odradzałbym żadnego mleka, jakby żadnego dodatku do kawy. To ewentualnie możesz się zastanowić, czy picie na przykład mleka ryżowego jest dobrym pomysłem, które ma dosyć dużo arsenu i na przykład jeśli ktoś je sporo ryżu, tylko to pije sobie jeszcze napój ryżowy i Plus jeszcze jest sobie jakieś strasznie wafle. słodkie, za słodkie. No tak, no to dla jednych to będzie wada, tak, że po prostu coś jest bardzo, bardzo słodkie. No to, ale nie sądząc na to, jak to reaguje z kawą, trzeba się liczyć z tym, że ta biodostępność wapnia z takiego napoju, czy też mleka będzie mniejsza, jeśli dodamy go do kawy, bo pewnie kawa zwiąże część tego wapnia. I to tyle. Nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, negatywnego wpływu, nie wiem, laktozy czy białek mleka, czy coś takiego, które mogą powodować na przykład właśnie, że ta kawa gorzej zadziała, czy coś w tym rodzaju. Bardziej moim zdaniem ewentualnie problemem jest dodatek cukru, tak, gdzie na przykład się okazuje, że taka kawa się robi dosyć kaloryczna i to na przykład w takich sieciowych, bo w domu to chyba raczej sobie ktoś nie robi takiej kawy. Ale jak sobie na przykład, nie wiem, jakieś latte lubimy wypić gdzieś tam w sieciowej kawiarni, to może się okazać, że tam dodatek cukru, tłustego mleka, jakiejś śmietanki czy jakiejś bitej śmietany i nam się robi tak naprawdę deser na 500 kalorii, a nie po prostu kawa, tak? To nie, takie espresso na przykład ma tam kilkanaście kalorii max, a takie latte to i 500 może mieć, jak jest w takiej wersji na bogato, więc to jest moim zdaniem ewentualnie coś, co warto rozważyć. Ale nie ma tak, że nie wiem, trzeba unikać dodatku właśnie mleka. W sumie jedna rzecz też taka, która może być na korzyść właśnie takiego dodatku, to że jeśli na przykład ktoś ma
problem z refluksem albo z wrzodami, to może być tak, że on lepiej będzie tolerował kawę, która jest trochę rozcieńczona. Czyli jak sobie jakąś zrobi mocną taką kawę, szczególnie w większym kubku, tak, czyli po prostu taką mocną kawę, ale tak, ale w takiej słusznej objętości, tak właśnie przed w kubku gdzieś, to może być, że będzie miał problem po jej wypiciu, ale jak sobie ją rozcieńczy mlekiem, czy też rzeczywiście wodą po prostu, to po prostu będzie to lepiej tolerował, więc pod tym względem nawet to byłoby korzystne. Ale to jest ciekawe, bo obstawiałam, że są jakieś przeciwwskazania, jeśli chodzi o kawę i mleko krowie, na przykład rano. Czy nabiał spożywany od rana jest ok dla naszego układu pokarmowego? Tak, jak najbardziej. To jakby tutaj nie widzę żadnego jakiegoś takiego przeciwwskazania, czemu rano na przykład to byłby problem. I no, są takie czasem niuanse, ale to są jakieś takie bardzo pojedyncze rzeczy, że nie wiem, mleko sojowe na przykład nie jest wskazane, jak ktoś bierze hormony na czy hormony tarczycowe, tak, L-tyroksyny po prostu, bo musi ją uzupełnić z jakiegoś powodu. No ale to nie jest kwestia samego mleka, tylko konkretnie mleka sojowego i jak najbardziej można od rana przyjmować mleko, spożywać. A też w kawiarniach obecnie wydaje mi się, że najchętniej pitym mlekiem nietradycyjnym jest mleko, czy też napój owsiany. Czy ty dajesz zielone światło na to mleko, na przykład w porównaniu z sojowym, czy z owsianym? Nie z owsianym, tylko z ryżowym. Znaczy, mleko owsiane jest jak najbardziej w porządku, natomiast wszystkie te mleka roślinne, napoje roślinne, mleka roślinne, one będą mniej bogate w wapń. W białko. Wapnie zwykle będą miały podobnie, one zwykle są kwalifikowane do takich samych ilości, jak jest w mleku krowim. Więc wadą tego, no jest, takiego owsianego mleka jest to, że ono jednak nie będzie miało białka. No ale z drugiej strony nie ma jeszcze jakichś, nie wiem, takich z nim problemów, jak na przykład z arsenem w tym mleku ryżowym, które gdzieś tam przy większych ilościach może być kłopotem, bo też jakby nie chce zabrzmieć tak, że nie wolno się napić mleka ryżowego, bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, nie spożywa ryżu generalnie, ale czasem właśnie wypije sobie napój ryżowy, to nie będzie kłopot. Ale jak ktoś właśnie spożywa dużo ryżu w diecie i jeszcze tego napojem ryżowy poprawi, to może być problem. Też wspomniałeś o różnych napojach z dodatkami z sieciowych kawiarni. To chyba jest właśnie bardziej taki napój kawowy, aniżeli kawa, mam wrażenie. I pamiętam, czytałam kiedyś taki artykuł o najsłynniejszych kawach, to akurat był Starbucks, w Stanach, bo u nas to jeszcze chyba nie jest aż tak hardkorowe, mówiąc kolokwialnie, ale że ich napoje właśnie z toną mleka, syropów cukrowych, no pamiętajmy, nie, że jakby te wszystkie kawy, nie wiem, piernikowe czy jakieś inne, to jest po prostu syrop cukrowy aromatyzowany, właśnie z bitą śmietaną, z jakimś karmelem, z jakimiś posypkami, że one potrafiły, że chyba rekordowy był, który miał 1800 kalorii, ten taki największy z bitą śmietaną ze wszystkim, więc teoretycznie moglibyśmy cały dzień sobie to popijać i mogłoby to stanowić nasze wszystkie posiłki. Oczywiście wartość odżywcza byłaby tragiczna, więc to myślę tak ku przestrodze, że jak mówimy, czy jak mówisz, że to jest ok wypić tam ileś kubków kawy, to nie mamy na myśli takiego po prostu gigantycznego deseru. Tak, że to jest deser, nie? To jakby to trzeba tak do tego podchodzić, tak, że rzeczywiście wszystko jest dla ludzi, chociaż nie wiem, czy 1800 kalorii to jest coś, co się powinno zjeść nawet okazjonalnie, tak, z jednego posiłku, ale jeśli mówimy o takich właśnie bardziej racjonalnych napojach, deserach kawowych, tak, jak jakieś tam latte, powiedzmy do 500 kalorii, no to powiedzmy, że to jest coś, na co sobie czasem można pozwolić. No ale rzeczywiście, jeśli mówimy o takim regularnym spożyciu kawy, no to powinna to być kawa z ekspresu, czy właśnie jakąś tam inną metodą przygotowana, ale nie z milionem dodatków, syropów i tak dalej. To ostatnie pytanie kawowe, czyli popularna w ostatnich latach, tak mi się wydaje, kawa bulletproof. Co to jest i co nam to daje, jak ją zrobić i czy warto? Okej. Kawa typu bulletproof to jest kawa z dodatkiem masła lub i oleju kokosowego. To jest cała jakby tym filozofia, czyli po prostu to jest taki napój tłuszczowo-kawowy.
Ja przyznam, nigdy nie miałem okazji spróbować, albo nie miałem odwagi spróbować przyjąć taką kawę. Czasem ona też występuje w takim wersji z olejem MCT, który jest jedną z frakcji występującą między innymi właśnie w oleju kokosowym. No ale na koniec dnia to jest po prostu kawa z tłuszczem. I to jest popularne wśród zwolenników diety ketogennej, gdzie po prostu to jest taki początek dnia, tak? Czyli po prostu, żeby dostarczyć sobie dawkę tłuszczu i kofeiny, no to się taką kawę wypija. Ale to nie ma jakichś szczególnych właściwości, tak? Czyli jak na przykład byśmy sobie... W sensie takim, że to jest po prostu kawa ze wszystkimi swoimi działaniami, no plus tłuszcz zwyczajnie, tak? I są to dosyć puste kalorie, tak? No bo to jednak wypijamy, więc wpływ na sytość będzie tego raczej umiarkowany. I póki komuś to nie smakuje jakoś specjalnie, bo wyobrażam sobie, że tam z dobrym masłem to może komuś smakować, jeśli ktoś lubi masło i to połączenie akurat mu przypasuje. Może z jakimś dobrym olejem kokosowym to też jakiś tam kokosowy smak będzie miało i będzie ok, ale żadnych prozdrowotnych właściwości to nie ma i poza właśnie, jeśli komuś to wybitnie właśnie w tą dietę ketogenną pasuje, to ja bym tego raczej nie stosował. Niektórzy też sobie obiecują, że na przykład to jest taki sposób na trochę oszukanie naszego organizmu w tej zasadzie, że na przykład chcą przedłużać sobie post nocny, ale mimo wszystko chcą coś zjeść i w związku z tym dostarczają sobie tłuszczu, który niby nie wybije ich z tego postu. I jakby z ketozy rzeczywiście to nie wybije, jeśli ktoś jest w ketozie, ale to już nie jest bycie na czczo, tak? To jednak pojawiają się te kwasy tłuszczowe we krwi w większej ilości i to... No, pytanie, czy w ogóle są jakieś takie specjalne korzyści z bycia na czczo po prostu, ale to trudno jeszcze tak traktować taki stan jak bycie na czczo, więc to jest też takie trochę życzeniowe. No a cały czas trzeba pamiętać, że masło w większych ilościach, olej kokosowy w mniejszym stopniu, ale również są to nasycone kwasy tłuszczowe, które na przykład będą podwyższać nam stężenie cholesterolu LDL, z którym problem ma dosyć dużo osób. Więc takie wpakowanie sobie masła do kawy może być wręcz negatywne dla naszego zdrowia i nie jest to moim zdaniem coś, co warto polecić. Tak, bo już miałam się Ciebie pytać w takim razie, skoro nie ma jakichś szczególnych właściwości odżywczych, to po co to robić? Ale też obserwując różne trendy dietetyczne w ostatnich latach, zaobserwowałam, że zazwyczaj właśnie to ma nam ten post przedłużyć, ale skoro go nie przedłuża, to tym bardziej tego nie rozumiem. Niemniej dziwi mnie, że nie próbowałeś. Słuchaj, ja próbowałam, bo raz zrobiłam sobie takie wyzwanie jednodniowe, czy da się być weganinem keto i przygotowałam przepisy po prostu wznosząc się na wyżyny kreatywności i nadal nie udało mi się w ogóle spełnić tych założeń minimalnej ilości węglowodanów, ale to jakby osobna kwestia, ale rozpoczęłam dzień właśnie od kawy zblendowanej z olejem kokosowym i powiem Ci, że ona była nie dość, że bardzo smaczna, smakowała po prostu jak kawa z mlekiem kokosowym, jakieś takie, nie wiem, cappuccino kokosowe, mimo że mleka tam nie było i dała to uczucie sytości na dłużej. Było to takie satysfakcjonujące. Czułam, jakbym właśnie piła jakiś posiłek, więc może, czy nie, absolutnie nie wykluczam, że wielu osobom to smakuje. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja też nie jestem przekonana i nie jestem zwolenniczką picia tej kawy na czczo. U mnie osobiście jakoś to specjalnie się nie sprawdzało, no więc bulletproof dla mnie nie, ale fajnie wiedzieć, że nie jest to jakiś tragiczny pomysł, tak? Jakby wiemy, skąd bierze się ten trend. Słuchaj, wydaje mi się, że temat kawy jest w miarę już w tej rozmowie nasycony i chciałabym przejść do też jednego z moich ulubionych napojów. Często zadajemy sobie pytanie, czy pijemy kawę chętniej, czy herbatę. Ja uważam, że oba napoje mogą mieć przestrzeń w naszym życiu. Myślę, że takich przeciwników herbaty zbyt wielu nie ma i większość osób będzie zgodna, że herbata jest zdrowym napojem. Czy potwierdzasz to? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że właśnie herbata jest mniej kontrowersyjna niż kawa też rzeczywiście, ale też ma rzeczywiście właściwości prozdrowotne, bardzo przybliżone.
jak herbata, jak kawa, ma mniej przy tym też tej kofeiny, na przykład co z drugiej strony przy piciu na przykład na wieczór jest mniejszym problemem, chociaż pewnej ilości kofeiny taka czarna herbata jak najbardziej ma. I też na przykład jeśli ktoś lubi pić kawę wieczorem, a przepraszam, herbatę wieczorem, a ma problemy z zasypianiem, to warto by się zastanowić, czy na przykład nie lepiej byłoby wybrać kawę taką, przepraszam, herbatę z kofeinową, tak? Zachęciłem się do tej kawy naszej. Tak, ewidentnie wolisz kawę po prostu. Tak, wolę generalnie kawę. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o te herbaty bezkofeinowe, to ja nie widzę jakiejś dużej różnicy w smaku, nawet wydawało się, że są trochę słodsze, nie? No bo sama jakby albo takie mniej cierpkie, o tak, bo kofeina sama jest trochę cierpka taka w smaku, bo ona też jakby nadaje smak kawie, a takie właśnie herbaty bezkofeinowe są troszkę nawet moim zdaniem smaczniejsze, albo łatwiej jest trafić taką dobrą niż w przypadku kawy. Więc to jest też takie coś moim zdaniem do wypróbowania, jeśli ktoś wieczorami pija sobie herbatę, to warto spróbować taki bezkofeinowy i zobaczyć, czy na przykład mu się lepiej nie śpi wtedy. Plus też mamy cały arsenał różnych herbat, czy też naparów, tak, które są naturalnie bezkofeinowe, nie? Jakieś różne mieszanki ziołowe, czy rojbosy. Ja uwielbiam sobie testować, bo też jest ich coraz więcej na rynku. No one nie smakują tak jak, nie wiem, klasyczny Earl Grey, ale też moim zdaniem są bardzo satysfakcjonujące i spoko, że mówisz właśnie o tej kofeinie, bo wiele osób pije taką mocną, czarną herbatę na przykład po, nie wiem, po kolacji i zastanawia się, czemu czuje takie pobudzenie. No tam jednak mamy te substancje, które nas gdzieś tam aktywują. Ale właśnie to jest kofeina, czy to jest teina? Czy to, te słowa są tożsame? One są tożsame. To jest po prostu w zależności od pochodzenia inaczej się nazywa tą samą cząsteczkę. Ta sama historia też z guaraną. Czasem mówię, że guarana to jest, że guaranina jest czymś innym. Ale to cały czas kofeina, jakby za każdym razem to jest kofeina i jej właściwości są takie same i nie ma to jakby szukać jakby jakichś różnic w ich działaniu. Jakby działanie poszczególnych napojów może być trochę inne ze względu na substancje towarzyszące ewentualnie, ale jeśli chodzi o same cząsteczki, to one są tożsame. A czy to, czy korzystamy z herbaty liściastej, czy herbaty w torebkach robi jakąś różnicę? Czy na przykład warto sięgać po herbatę z dobrego źródła, gdzie mamy pełne liście w kontraście z herbatą jakoś tak przemysłowo zapakowaną? Znaczy pod względem takim smakowym być może tak, być może to daje jakieś różnice. Jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, to raczej nie ma się co tutaj doszukiwać jakichś specjalnych różnic. Te substancje, które są w tych liściach, one przenikają. To też nie jest zawsze tak, że na przykład taka kawa, przepraszam, skończyłem się tej kawy, taka herbata na przykład właśnie w liściach jest zawsze lepsza niż taka gdzieś tam w torebce. Nawet były, dosyć często się przynajmniej w kontekście zielonej herbaty mówiło, że no prawdziwa herbata to liściasta zielona, a taka w postaci torebek, no to jest tam taki sam pył, sam odpad i to jest dużo gorsze i tak dalej. Ale są na przykład badania, które pokazują, że na przykład zawartość polifenoli może być większa w takiej torebkowanej zielonej herbacie. Co znowu prawdopodobnie jest takim samym case'em jak w przypadku właśnie kawy rozpuszczalnej i kawy takiej zaparzonej, że to może bardziej zależeć jakby już od konkretnego źródła, konkretnego producenta, roku czasem nawet produkcji niż jakby z samego sposobu przygotowywania, ale niemniej nie ma tutaj jakiejś specjalnej różnicy pod względem wpływu na zdrowie i tutaj jeśli smakowo nam to pasuje, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy to jest dla nas wygodne, tak? Czy łatwo jest nam to kupić i tak dalej, a nie przejmować się tym, czy że zawsze liściasta to będzie zawsze lepsza albo gorsza, czy cokolwiek innego. Tak, to nie ma tutaj dużego znaczenia. A jak będzie z fusami w przypadku herbaty? Pamiętam, że jak byłam w liceum, to pani od chemii powiedziała, żeby nie zostawiać fusów w herbacie i nie dodawać do niej cytryny. Czy to prawda? Mhm.
Jeśli, czy kawa, w której dłużej zostawimy fusy, no to będzie po prostu herbata, będzie po prostu mocniejsza. No i tyle, tak? No po prostu będzie ten smak bardziej wyrazisty, generalnie też koncentracja tych substancji prozdrowotnych i kofeiny będzie większa w tym momencie, więc jakby to ma tutaj znaczenie. Natomiast kwestia dodawania cytryny jest kwestią dosyć złożoną. To znaczy, chodzi o to, że herbata może być pewnym źródłem glinu. I ten glin jest generalnie toksyczny i nie powinniśmy go spożywać w nadmiarze. Natomiast na nasze szczęście on się nie przyswaja, bo jest po prostu słabo się rozpuszcza w wodzie i generalnie no, w związku z tym nam nie grozi. Ale jeśli dodamy cytryny, to tworzy się substancja, która nazywa się cytrynian glinu i ten cytrynian glinu wchłania się znacznie lepiej. Ale to tyle teorii. W praktyce raczej to nie ma dużego znaczenia, w sensie, że raczej się i tak tym glinem nie zatrujemy. Kiedyś analizując ten temat, na przykład, bo też kiedyś czasem mówiłem, że na przykład taka herbata jest niedobra, bo może powodować Alzheimera. Bo glin rzeczywiście też, czy obserwuje się u osób z Alzheimerem podwyższone stężenie glinu i robiono tego typu badania na szczurach, żeby to zanalizować, czy to ma sens. I w ogóle co ciekawe, to u szczurów zaobserwowano, że ten cytrynian glinu zaczął się odkładać w nerkach, czy tam uszkodził im nerki, ale przed nie zaobserwowano, żeby to się odkładało w komórkach nerwowych, czyli że jakby dużo prędzej nam to uszkodzi nerki. To jest i tak bardzo, 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 bardzo prawdopodobne, niż, czy ale może być tak, że prędzej nam szkodzi nerki, niż wywoła jakąś chorobę neurodegeneracyjną. Ja bym się tym generalnie nie przejmował, bo wydaje mi się, że po prostu nie są to takie ilości, żeby to nam zaszkodziło. Natomiast jak ktoś się tego bardzo boi, no to można było faktycznie odpuścić tą cytrynę w herbacie i jej nie dodawać, tak? No ale jak ktoś lubi, to pewnie nie będzie chciał z tego zrezygnować. A przy kawie mówiłeś, że fusy najlepiej filtrować, a czy przy herbacie też to jest istotne? Czy jeżeli zostanie nam, nie wiem, torebka, czy zostaną nam liście w kubku, to nie wpłynie to jakoś niekorzystnie na zdrowie, że tam nie zachodzą żadne reakcje szkodliwe? Co, nie przychodzi mi nic takiego do głowy. Mhm. Być może jest coś takiego, czego sobie nie umiem przypomnieć, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest jakby, no poza tym, że ta herbata się może po prostu zrobić trudna gorzka do wypicia, jak się tak właśnie gorzka, to nie powinno być problemem. To bardzo dobrze. Jeszcze teraz przypomniała mi się taka śmieszna wariacja na temat herbaty, chyba z przedszkola. Ja tego nigdy nie piłam, ale było to na pewno bardzo popularne w latach 90., czyli może nadal jest. Jeżeli ktoś to pije, to jakby spoko. To są te takie herbatki rozpuszczalne, takie w granulkach. I pamiętam, że ja też chciałam mieć taką herbatę, wydawało mi się, że to jest takie cool. A potem dowiedziałam się, że dużo osób to zjada na sucho, bo to jest takie pyszne. No ale tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, ile to miało wspólnego z herbatą. Znaczy, tutaj to chciałem mojego tatę pozdrowić, jak go tego słuchał, to mu się na pewno się uśmiechnie, bo on był takim wielkim fanem granulowanej herbaty właśnie. Ale to jest tak naprawdę ekstrakt z herbaty z cukrem, nie? Więc jakby to są jakby wszystkie konsekwencje jedzenia dużych ilości cukru. Więc no nie jest to coś, co należałoby polecać. Nie jest to coś specjalnie zdrowe, więc no nie poleciłbym tego za bardzo. No rozumiem, no cukier, tak? Bo nawet tak. Nie to, że to jest jakaś, nie wiem, chemia straszna czy coś tam, tylko po prostu duże ilości cukru i z tym trzeba się liczyć, jeśli coś takiego pijemy, a tym bardziej coś takiego jemy, no bo wyobrażam sobie, że jedząc możemy tego zjeść dużo więcej, niż byśmy wypili to, gdybyśmy to rozpuszczali jako herbatę. No i tak samo jest w przypadku wszelkiego rodzaju iced tea, Liptonów, Nesty. No niewiele to ma wspólnego z pyszną, zdrową herbatką, tylko właśnie napojem słodzonym, nie? Więc jakby to nie jest to samo. No nie jest to samo, no jakby sam ekstrakt z herbaty tam będzie i on pewnie jakieś tam właściwości prozdrowotne będzie miał, no ale trzeba się liczyć też właśnie z dodatkiem cukru, który zwykle w takich napojach się też znajduje. Jedną z naj,
bardziej polecanych i też gloryfikowanych herbat jest herbata zielona. Ja też ją bardzo lubię i też no, dużo się mówi o tym, że jej picie ma niesamowicie dużo korzyści dla zdrowia, więc możemy o nich też powiedzieć, ale przy okazji właśnie też nawiązać do coraz bardziej popularnej maczy, która jest ekstraktem zielonej herbaty. Rzeczywiście to jest jakaś taka najzdrowsza forma przyjmowania herbaty? Zielona herbata rzeczywiście jest zdrowa i o tych katechinach zielonej herbaty się mówi dużo dobrego i one przynajmniej wyizolowane mają kilka istotnych właściwości, bo też jest zawsze tak, że jak na przykład no, przyjmujemy jakiś tam ekstrakt z zielonej herbaty, to niekoniecznie jesteśmy w stanie dostarczyć takie same ilości po prostu pijąc herbatę. No ale z drugiej strony, tak jeśli na przykład nie byśmy rozważali suplement, a picie zielonej herbaty, no to suplement będziemy brali pewnie maks przez kilka tygodni, a zieloną herbatę możemy pić przez całe życie i to też tak robi różnicę, nie? To jest jednak kwestia jakiegoś tam prozdrowotnego nawyku albo kilkutygodniowej suplementacji. Więc jak najbardziej taka zielona herbata jest korzystna dla zdrowia. Matcha jest w dużej mierze zieloną herbatą, no tylko właśnie taką bardziej skoncentrowaną. Ten proces produkcji tam jest troszkę inny. Ona ma pewne... to nie jest taka po prostu zielona herbata, tak sproszkowana, tam się ją troszeczkę inaczej przygotowuje, ale właściwości będą w dużej mierze tożsame. Jeśli ktoś lubi taką matchę, to jest to jak najbardziej fajne i tych wszystkich prozdrowotnych właśnie na przykład tych katechin charakterystycznych dla zielonej herbaty będzie w niej więcej i będzie też więcej w niej kofeiny, to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że no bo w zielonej herbacie też występuje kofeina i też będzie też będzie ono tutaj odgrywać rolę. Taką też ciekawostką związaną z herbatą jest, zieloną herbatą konkretnie jest to, że ona zawiera taki aminokwas, który nazywa się L-teanina i ona nie myli z teiną i ona, czy ten aminokwas jemu się przypisuje takie właściwości uspokajające, troszeczkę takie wyciszające i taka hipoteza jest taka, że to działanie kofeiny i tej L-teaniny może być takie samobalansujące się. Jakby próbuję znaleźć dobre słowo. To nie jest synergistyczne, bo ta L-teanina nas troszeczkę uspokoi, trochę nas wyciszy, a kofeina nas pobudzi. I z punktu widzenia sytuacji, w której na przykład musimy, nie wiem, pracować nad czymś, być skoncentrowani, ale też spokojni, no to może być korzystne połączenie i to jest taki pomysł gdzieś tam wykorzystywany na przykład w sporcie u sportowców, tak żeby oni byli jednocześnie skupieni i skoncentrowani, ale też jest to do przetestowania w kontekście na przykład właśnie kiedy potrzebujemy popracować, no i albo możemy to po prostu pozyskać naturalnie pijąc taką matchę czy zieloną herbatę po prostu, albo ewentualnie suplementując jedno i drugie, z tym, że to pierwsze wyjście oczywiście będzie łatwiej dostępne i zdrowsze zwyczajnie. Ja też się często odnoszę do mojej historii, bo wtedy, kiedy odstawiłam kawę, zaczęłam pić rano matchę po to, żeby sobie w jakiś sposób zrekompensować brak tej kawy, brak tego pobudzenia. I powiem szczerze, że odczuwałam ten podobny wpływ matchy na mój organizm, ale tak jak powiedziałeś, właśnie to, że ten przyrost energii był taki bardziej subtelny i też ten spadek, który możemy obserwować po kawie, tak, że po jakimś czasie po prostu nagle już ta kawa nas nie trzyma i po prostu czujemy się nieco bardziej osłabieni czy zmęczeni, to rzeczywiście po matchy tego nie było. To było takie bardziej subtelne i też właśnie przez to, że można przygotować matchę w podobny sposób, ona jest taka intensywniejsza w smaku, można dodać mleka, to ona fajnie nam może udawać tę kawę. No wiadomo, to nie jest w smaku w ogóle podobne, ale ten rytuał jest gdzieś tam przypominający ten kawowy i ten efekt też ja osobiście polecam. Natomiast mówiłeś, że w ogóle herbata ma prawie te same korzyści, co kawa, ale mógłbyś jeszcze raz powtórzyć, jakby co może nam dać to picie herbaty, już nawet nie w kontekście samych konkretnych substancji, co o substancjach ogólnie, ale działanie na ciało szczególnie. Znaczy to chodzi przede wszystkim o te właściwości
związane z chorobami metabolicznymi, czyli właśnie mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, mniejsze ryzyko cukrzycy typu drugiego, mniejsze ryzyko nadciśnienia krwi i mniejsze ryzyko nowotworów też do pewnego stopnia. Ostatni aspekt herbaciany, ale chyba w ogóle też ostatni, jaki Cię dzisiaj zapytam, choć jeszcze jeden mi się rodzi, to jest kombucha, bo to jest napój herbaciany, który też w ostatnim czasie stał się bardzo, bardzo popularny i jest też reklamowany jako prozdrowotny, jako wręcz naturalny probiotyk, tak? Bo tam mamy bakterie, które sprawiają, że ta herbata jest po prostu prawie że kiszonką i dużo się zachwala właśnie kombuczę, ale czy ona rzeczywiście jest taka zdrowa i czy nie należy jednak trochę z nią uważać? No właśnie, z tą kombuczą to sprawa jest trochę skomplikowana. To znaczy, rzeczywiście, no to jest nadal herbata po prostu. Z drugiej strony też wiemy, że generalnie te wszystkie fermentowane produkty, one zazwyczaj są prozdrowotne. Ona też ma właśnie przed kwasy organiczne, między innymi kwas mlekowy, ale tych kwasów jest tam zdecydowanie więcej i one też działają generalnie prozdrowotnie. Więc jakby w teorii fajnie. W praktyce na przykład, jeśli zaczniemy sobie szukać badań na temat wpływu kombuczy na zdrowie, to znajdujemy jakieś tam pojedyncze badania na liniach komórkowych czy na gryzoniach i w zasadzie tyle. Tam nie ma jakoś za dużo wiedzy na ten temat. Ale mamy na przykład też case'y, w których są nawet opisane przypadki śmierci, które były związane z kombuczą, że na przykład niewydolności nerek, która się pojawiła po spożyciu kombuczy i tego typu rzeczy. Raczej to dotyczy takiej kombuczy robionej w domu w sposób nieumiejętny, bo też na przykład po prostu, no, to jest jednak praca z drobnoustrojami. Jak ktoś tego nie potrafi do końca, to może na przykład to taką herbatę nadkazić i potem się zatruć tym. Generalnie, jeśli ktoś jest, czy nie sądzę, żeby nam kombucha tak zaszkodziła, że sobie kupujemy taką kombuchę gdzieś tam w sklepie i że ona nam jakąś krzywdę zrobi, jest to ekstremalnie mało prawdopodobne. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś mówi, że to ma jakiś szereg właściwości prozdrowotnych i to jest jakoś takie super, to też to ja bym poprosił o pokazanie dowodów, tak? To właśnie, żeby nie mówić tak w powietrze, że o, to daje to i to i to i to, ale jakby bez żadnych dowodów, bo tych dowodów prawdopodobnie ta osoba nie znajdzie, tak? No oczywiście no są czasem jakieś takie badania właśnie na, nie wiem, na liniach komórkowych, że nie wiem, zmniejsza się na przykład proliferacja komórek nowotworowych, tylko że prawdopodobieństwo, że to zadziała tak samo na żywym organizmie, no jest znikome, tak? Znaczy rzadko jest tak, że coś, co powoduje jakieś tam działanie w warunkach laboratoryjnych, rzeczywiście potem ma tego typu właściwości, a w każdym razie to na pewno nie może być dowód, tak? No bo oczywiście część tych badań potem się okazuje, że rzeczywiście też na żywym organizmie się sprawdza. No ale tam milion rzeczy po drodze się może okazać, na przykład chociażby stężenie, które uzyskamy we krwi, nie będzie nawet przybliżone do tego stężenia, jakie mamy właśnie na szalce Petriego w warunkach laboratoryjnych i to już może na przykład tutaj zaważyć, więc ja bym studził entuzjazm związany z kombuczą. Zdawał sobie też sprawę z tego, że takie domowe przygotowanie kombuczy może być ryzykowne. No i też warto sobie zdawać z tego sprawę, że ona może mieć trochę alkoholu, tam nawet do 3% w niektórych przypadkach. Raczej te komercyjnie dostępne powinny być opisane pod tym względem, raczej nie powinny mieć za dużo alkoholu, ale znowu sobie w domu zrobimy taką kombuczę, co ludzie z tym robią. To może być tak, że na przykład no, po kilku takich kubkach samochodu prowadzić nie powinniśmy, tak? Albo jesteśmy w ciąży, czy z jakiegoś powodu nie możemy przyjmować alkoholu, to on się też tam może znaleźć. Bo nie wiem, czy to powiedzieliśmy, ale jakby kombucha to jest grzyb, który wkładamy do herbaty i to, co mi zapaliło taką lampkę ostrzegawczą, to jednak jest fakt, że do tego procesu fermentacji potrzebny jest cukier i zazwyczaj ta kombucha to jest po prostu bardzo słodki napój i chyba nie powinniśmy też tego jakby przymykać na to oka, prawda? Że jednak one są słodzone. Tak, no część, jest tam cukier jak najbardziej. Część tego cukru przejdzie w na przykład kwasy organiczne, no ale nadal tam jakaś ilość cukru się będzie znajdować jak najbardziej. Pewnie też znasz to z doświadczenia przeglądania badań, że najważniejsze jest to,
względem czego porównujemy nasz obiekt badań, tak? I właśnie ja tak podchodzę trochę do kombuczy, że jeżeli masz wybrać Fantę albo Sprite'a, to pewnie weź kombuczę, bo to jest ta mniejsze zło, lepsza opcja, ale jeżeli po prostu chcecie się pić, to możesz się napić wody, nie? Więc jakby gloryfikowanie kombuczy na zasadzie, że to jest super prozdrowotne, wydaje mi się też właśnie też po wysłuchaniu ciebie totalnym nadużyciem, ale jeżeli to jest nasza alternatywa i na przykład, nie wiem, w knajpach pojawiają się drinki, w których zamiast jakichś takich komercyjnych napojów gazowanych mamy kombuczę, to myślę, że spoko. I to ostatnie pytanie, które mi gdzieś się pojawiło w głowie, właśnie jest też chyba o podobnej sytuacji, bo bardzo popularnym napojem, wracając na moment do kawy, jest teraz tonik espresso. I czy ty masz swoje zdanie na ten temat? Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób zdrowe? Czy to jest jakaś tam wariacja na temat kawy i po prostu napój kawowy z tonikiem i nie powinniśmy tutaj za wiele tego analizować? Bo przyznam, że pierwszy raz o tym słyszę. To znaczy, że to jest okay. Espresso plus tonik po prostu? Tak. Espresso na lodzie z tonikiem. I teraz właśnie w wielu takich kawiarniach bardziej właśnie speciality, to jest hit i pojawia się wszędzie. I wielu moich znajomych to lubi. Ja za tym nie przepadam, bo w ogóle nie przepadam zagazowanymi napojami, ale zastanawiam się, czy jakby ten tonik w jakiś sposób to podbija, nie wiem, może podbijać działanie kofeiny, czy po prostu brzmi to dla ciebie jak jakaś taka smakowa fantazja? Wiesz co, przyznam, że tak się teraz zastanawiam nad tym, ale wydaje mi się, że to nie ma żadnych szczególnych właściwości, tak? W sensie takim, że no, to jest po prostu tonik ma jakąś tam zawartość chininy śladową, która może jakieś tam właściwości będzie miała. No i w zasadzie tyle, nie? W sensie takim, że nie upatrywam tutaj jakiegoś, nie wiem, takiego działania wspólnego kawy i tego jego toniku, raczej jest to bez znaczenia tutaj. Chciałam cię zapytać na koniec, ale znam odpowiedź, choć zapytam mimo wszystko. Kawa czy herbata i dlaczego? Dobre pytanie, wiesz co? Kiedyś usłyszałem coś takiego, że kawa to są nasiona, ziarna, właściwie strączkowe, rozpuszczone w wodzie, jakby uprażone i rozpuszczone w wodzie, a herbata to są liście, czy warzywa liściaste, tak, jakby rozpuszczone w wodzie. No i ta osoba argumentowała, że no to strączki są super, ale warzywa liściaste są lepsze, więc herbata jest lepsza. Ale to jest taka bardziej heurystyka niż jakiś sensowny dowód. Przyznam, że nie wydaje mi się, żeby to się dało jakoś tak sensownie porównać. Moim zdaniem dobrze jest jedno i drugie pić. Chyba gdybym musiał wybrać w tym zdrowotnym, to bym wybrał herbatę. Tak mi się wydaje, że ona dostarczy nam jednak więcej substancji prozdrowotnych. Nie będzie problemu z nadmiarem kofeiny ewentualnie, gdzieś tam no, ten wpływ na sen będzie mniejszy, to drażniące działanie na przewód pokarmowy będzie mniejsze w przypadku herbaty. Ale tak jakby bym patrzył no tak zupełnie prozdrowotnie. Gdybym miał wybrać, czy mam do końca życia pić tylko kawę, czy tylko herbatę, to wybrałbym na pewno kawę. Tak jakby ze swojego punktu widzenia. I chyba to jest takie pytanie, na które byłoby bardzo trudno odpowiedzieć, tak? To jest trochę takie pytanie, czy lepiej do końca życia jeść jabłka, czy pomarańcze, tak? No jakby jedno i drugie jest dobre i jedno i drugie warto. Na szczęście nie musimy wybrać nigdy. Dokładnie tak. Na szczęście nie musimy wybrać, bo dla mnie też byłby to osobiście trudny wybór i nie chciałabym musieć go podejmować. Także Damian, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, za ogrom wiedzy, którą się podzieliłeś i za to, że raz, mam nadzieję, na zawsze ktoś powiedział, że to, że pijemy kawę, to jest okej i nic nam nie będzie. Z umiarem będzie nam na pewno służyć. Także jeszcze raz dzięki i wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję i faktycznie kawa jest dobra, nawet kawa rozpuszczalna. Oczywiście nie jest dobra w smaku i to będę podkreślał, ale pod względem zdrowotnym jest jak najbardziej w porządku. I też ci dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję również Marce Brita za objęcie patronatu nad podcastem kolejny raz. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie jest on dostępny w wersji wideo. A po więcej szczegółów, ale też tematów, rozmów i dyskusji, a może nawet
inspiracji. Zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sopańska i jeżeli podcastu słuchacie, to koniecznie udostępniajcie to i mnie oznaczajcie. Natomiast jeśli chcecie zrobić jeszcze jedną małą rzecz dla podcastu, to nie zapomnijcie wystawić mu recenzji. Na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, możecie zostawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Na Spotify'u oczywiście dodać podcast do obserwowanych, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. Także będzie mi bardzo, bardzo miło i tylko jeszcze dodam Wam na sam koniec, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do zakupu moich produktów elektronicznych, do moich e-booków dostępnych na karolinasobańska.com/sklep. Bo ja też zawsze co miesiąc przekazuję 10% zysków na wybraną fundację i we wrześniu jest to Fundacja Ocalenie, która pomaga uchodźcom w Polsce, także jest to też ostatni dzwonek na to, żeby swoją cegiełkę tutaj dołożyć. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.